Witam towarzystwo. Dzisiaj robimy... Co my robimy? Osobułko a la milanese. Tak, tutaj mamy osobułko. Trzy kawałeczki. Cebula, dwie cebule, najlepiej szalotki. Czosnek. Liść laurowy ze 2-3 listki. Dwie marchewki, jedna pietruszka, 4 łodygi selera, w dużą kostkę centymetrową, szklanka wina, sos pomidorowy, ale to jest robiony przeze mnie, nie kupowany. To nie jest z Biedronki? Nie, to nie jest z Biedronki. Co tu? Wino, masło, olej. No zresztą zobaczycie, jak zaczniemy dalej robić. Operowaliśmy przepisem z Biedronki. I będziemy robić... Z tygodnia włoskiego. Według ich przepisu i zobaczymy, czy będziemy w stanie ugryźć to mięso. Nie? Ale oryginalnie jest z Gigs Chilensis. Dobra, teraz się bierzemy za smażenie. Na masełku z odrobiną oleju. Takie wstawki zrobisz wtedy. No. Zaczynamy pierwszy etap. 2-3 łyżki masła, trochę oleju. Po rozpuszczeniu masła kładziemy zaraz gicz wołową i trzeba smażyć z każdej strony, żeby zamknąć wszystkie pory. A czemu tak żeby się robi? Sok został w środku w mięsie. To wszyscy wiedzą. No, nie wiem. Wiedzą. Ty mistrza tu nie krytykuj, nie? Niestety Ramzeja nie można krytykować, bo Ramzej wie wszystko. Ale ja i tak mam więcej obejrzanych godzin kuchni Tatał. Bardzo mi przykro. Uwaga. No. Przekładamy na drugą stronę. O, ale ładnie, zamknęły pory. O. A kto zamawia szpik? Ja jem szpik. I co teraz? No podsmażamy z drugiej strony, wykładamy na talerz. Teraz tu będziemy smażyć. No wyjmujemy mięso na talerzyk. Panie Wojtku, gdyby nie pana pomocnik, to słabo widzę. A to jest grubo, tak? Trzeba zeszklić najpierw. No, już. Cebula już jest zeszklona, tak? No, teraz warzywa, jak mówiłem, seler, naciowy, marchew, pietruszka. Jest 5-7 minut. Jezu. Już. Szkoda, że nie czujecie zapachu. Selem już daje.
I pietruszka, marki nic na razie. A co pan ma za koszulkę, panie Wojtku? No dostałem na wyścigach. A ja co to był za wyścig? Skandia. No ale coś więcej o tym wyścigu. Co? Gdzie on się odbywał? Proszę tu zdjęcie. A to pana rower? No ja. Wy nie wiecie, z kim ma się do czynienia. No jak tam te wężówka? No jeszcze, bo grubo pokrojone. Jeszcze trochę. A pan robi według przepisu, czy tylko przykrytał pan raz i... Nie, ja w ogóle to pracowałem na batorym kiedyś, nie tak, że... Muszę wam ośmiornicę kiedyś zrobić. A co zrobić, żeby ośmiornica była miękka? No podłogę. Nieprawda, trzeba ją przestraszyć. Ja rzucam o podłogę, jest dobra. A co pan tam pije? Taką herbatkę pieniądzką. W takim małym kieliszeczku? Tak, herbatka. To ziołowa jest. Na trawienie? Wlewamy szklaneczkę wina białego, wytrawnego. Przepisem Biedronki jest czerwone, ale ja nie lubię, więc nie smakuje sok z czerwonego. Teraz nafta musi odparować. Nafta? To znaczy alkohol, nie? O, tutaj te przypalone smaczek już odchodzi ładnie. Marchewka ładny kolor dostaje, jak wiosenna. Co teraz pan wrzucił? Liść laurowy. Parę ziarn pieprzu, choć w przepisie nie ma. Teraz wlewamy pół litra bulionu. A jaki to jest bulion? Powinien być wołowy, a ja z naszego koguta, z błocia. A nie z Heniusia? Nie, Heniusz to kiedyś. To jest błocie. Przed zabiciem dostał zawału normalnie, ze strachu. No i pomidorki, sos mój opatentowany, niech Marga powie, jak to smaka. Bardzo dobre. Ile tych sosów? No mięso powinno być normalnie równo z tym, nie? No zobaczymy, jak sobie to dolejemy. Ale tak na oko, to ile? Pół litra, litr? No, co najmniej pół litra. Trochę majlanku tu znamy. A nie oreganu? Nie mam. Bazylię ja mam. No jak tam bazylię? Teraz musi się pogotować. No. Wkładamy tutaj do tego. Do tego wywaru. Mięso powinno być przykryte i wstawiamy, teraz trochę zagrzejemy do piekarnika na 2-3 godziny. To jest pręga wołowa, to nie wiem ile to będzie, nie? 4. Może 4 na 180 stopni. A to pan robi na kolację?
Nie? Na jutro na obiad. A co do tego będzie? Kartofelki. Miało nie być już węglowodanów. Ale to musi być z kartofelkami, niestety. Piekarnik się tego, jak piekarnik będzie miał temperaturę, wkłada do piekarnika. I koniec. I jutro. Jutro dalsza część, jutro, tak? Jutro tak, zrobimy sosik. Tego. No normalnie by tego. Także dziękuję na dzisiaj. Jeszcze do piekarnika. To jest wszystko od tego. Za dużo dla mnie. No ale to jest całe. Dobra, pierw mięso, a potem ten. Nie małe. Sławne osobuko. Dobra, warzyw teraz mi. Na razie mięsa nie. Dobra. No to tylko najważniejsze jest oczywiście szpik. Bardzo dobry. Panie Wojtku. Jak? Najlepszy jest szpik. Garda. A mięso miękkie? Czy takie sobie? Bardzo miękkie, proszę przybliżyć. Normalnie się rozwala. Tuk. No niech pan je. A jeszcze tym gremoladą posypać. No, a w ogóle to jest takie dobre, wiecie dlaczego? Bo jesteśmy po niedawnych rekolekcjach. Z kudłatą. Taka blondyna kudłata, co ona tam w telewizji występuje. Jak ona jest? Magda jak? Magda.